Wczoraj o godzinie 9:30 burmistrz miasta Szczecinek Jerzy Hardy-Douglas w towarzystwie dyrektora OSIR-u Eugeniusza Szybistego i posła Wiesława Suchowiejko w imieniu władz miasta i swoim przywitał wszystkich uczestników biegu i uroczyście rozpoczął 32. Międzynarodowy Bieg Uliczny o memoriał Winanda Osińskiego. Bardzo proszę, panie burmistrzu, oficjalne otwarcie 32. Międzynarodowego Biegu memoriał Winanda Osińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich coraz to liczniej zgromadzonych na naszym stadionie. To już 32. bieg, memoriał imienia naszego olimpijczyka Winanda Osińskiego. Wszystkich Państwa zapraszam do kibicowania. Myślę, że to będzie naprawdę uczta dla wszystkich tych, którzy lubią bieganie. Ja przypomnę, że w tym roku jest to nasza oczywiście sztandarowa impreza biegowa, ale nie jedyna. W sierpniu, w pierwszej dekadzie sierpnia będzie jeszcze festiwal biegowy i w Szczecinku, w którym coraz więcej osób biega, co najlepiej widać również po dzisiejszych zgłoszeniach do biegu na 10 km. Po raz pierwszy w Szczecinku w sierpniu wystartuje szczecinecki maraton. Także będziemy mieli swój maraton, swój ten bieg, taki najbardziej prestiżowy. Dzisiaj ci szczecineczanie, którzy biegają w maratonie, niestety nie są tutaj z nami, są przede wszystkim w Warszawie, w której to Warszawie dzisiaj pobiegnie parę tysięcy osób. Także bieganie w Polsce naprawdę jest trendy i wszystkich tych, którzy jeszcze nie biegają, serdecznie namawiam. A teraz już kończąc moją zbyt długą przemowę, w imieniu władz miasta, samorządu, oczywiście pana posła, otwieram oficjalnie 32. memoriał imienia Winanda Osińskiego. Około 1000 zawodników nie tylko z naszego miasta, ale także z regionu i tak naprawdę z całej Polski stawiło się przed pierwszym biegiem przed szczecineckim OSIR-em, aby zapisać się na listę startową biegów towarzyszących. Chwilę później wystartował pierwszy bieg zawodników z rocznika 2007. Jest, a więc zajęła Zuzanna Mierzejewska, jedynka Szczecinek. Zapraszamy na podium, Zuzia. Tak jest. Brawo, bardzo się, brawo. Tak. Bardzo fajnie. O tak. Piąte miejsce. Natalia Jońca, Szkoła Podstawowa Żółknica. Bardzo proszę, tak, panie pośle. Miejsce czwarte. Ola Olejniczak, Szkoła Podstawowa Jastrowie. Brawo na Oli. Miejsce trzecie, Judyta Kłosowska, szóstka Szczecinek. Brawo, brawo, brawo dla Judyty, no a tam wiernych kibiców słychać. Miejsce drugie, Hanna Kosicka, jedynka Szczecinek. Brawo, brawo dla Hani. A zwyciężyła Alicja Borek. Brawo! Brawo. Czy Złocieniec. Brawo, Złocieniec również jest z nami. Proszę, panie burmistrzu, tego wystartowała. Młodzież biegli w biegach towarzyszących w podziale na grupy ze względu na wiek i płeć, na dystansach 700 metrów i 1150 metrów, a najmłodsi na dystansie 200 metrów. Zwyciężył Marcel Krążek, 17 minut. Brawo! Ale nie wiem, co to jest.
Jak dzisiaj poszło? No myślę, że dobrze. Pierwsze miejsce, no to świetnie. No tak. Jak się biegło, trudno było? Trudno, na początku no było połowa ten uczestniczek mnie wyprzedziła, ale na koniec przyspieszyłam jak się dało i zajęłam pierwsze miejsce. Czyli bardzo dobrze rozłożyłaś siły na to wychodzi, bo zrobiłaś to dokładnie tak, jak powinno się to robić. No tak, na początku pobiegłam średnio, w połowie trochę wolniej, a na sam koniec szybko. Powiedz mi, to już jest trzeci raz, kiedy udaje ci się wygrać w swoim roczniku. Ćwiczysz codziennie, także codziennie biegasz po troszeczkę, czy od czasu do czasu? No, mam też dużo treningów i dużo zawodów, więc zależy, jak będą mnie boleć nogi, to na razie nie, ale później pobiegam. A chciałabyś w ogóle biegać w przyszłości, także na pewno już sportowo, zawodowo? Nie, wolę grać w tenisa. Czwarte miejsce, Karina Mielnikiewicz, jedynka Szczecinek. Brawo dla Karoliny. Trzecie miejsce, Kania Brusiło, jedynka Szczecinek. Drugie miejsce, Wiktoria Kizielewicz, jedynka Szczecinek. Brawa. Wygrała Wiktoria Kopernacka, również jedynka Szczecinek. Brawo, brawo, tutaj ze szkoła numer 1. Piąte miejsce, Dominik Klimaszewski, czwórka Szczecinek. Bardzo proszę. Miejsce czwarte, Jakub Grabula, szóstka Szczecinek. Brawo dla Jakuba. Tak jest. Trzecie miejsce, Patryk Wasilewski, szóstka Szczecinek. Brawo dla Bartka, już medal jest na jego szyi. Miejsce drugie, Kacper Jakimcio, jedynka Szczecinek. Brawo dla Kacpra. I miejsce pierwsze, Wiktor Bęben, siódemka Szczecinek. Brawo dla Wiktora, to jest ten zawodnik, który tak pięknie walczy. Tak, jeszcze Krzysztof, jeszcze nagrody rzeczowe wręczamy. Jak było? No było fajnie było. Zmęczyłam się. No to widać troszeczkę. No trochę długi dystans był, ale było wszystko dobrze. Ale w ogóle narzuciłeś niesamowite tempo swoim przeciwnikom. No chciałam być pierwszy i narzuciłam właśnie taki tempo. A powiedz mi, od początku udało ci się utrzymać to samo tempo, czy tak zacząłeś na początku spokojnie i dopiero później? Na początku miałam dobre tempo, a później trochę zwolniłem i na ostatnich 100 metrach przyspieszyłam. No to świetnie, profesjonalnie. Dziękuję. Powiedz mi, a długo przygotowywałeś się do dzisiejszego biegu? Długo? Z tydzień gdzieś tak. Codziennie biegałeś? No codziennie nie. No to tym bardziej świetnie ci poszło, gratulacje. Dziękuję. Miejsce piąte, Konrad Biało, piątka Szczecinek, czyli ulica Wiatraczna, szkoła imienia Jana III Sobieskiego. Czwarte miejsce, Dominik Guś, Turowo. Dominika, brawo. Trzecie, Kasper Sitasz, siódemka Szczecinek. Brawo. Drugie, Konrad Bryszewski, Żółtnica, szkoła podstawowa. A zwyciężył Bastian Bernatek, jedynka Szczecinek. Brawo, brawo, Bastiana. I znowu ta szkoła numer 1, tak więc kolejni zawodnicy. O, Bastian wygrał. Gdzie ten tata? Jest, tutaj jest tata. Tak, jest, brawo, brawo. Jeszcze nagrody za trójkę. Tak jest, brawo. No, panie Kasiu, teraz aparaty w ręku i z klesza strzelamy. No właśnie. Rosnąć również z tego biegu już mistrzowie i oby wyrośli. Może przyszli reprezentanci Polski, może na uczestnicy Igrzysk Olimpijskich, a może medal. Ciężko było? Nie. Długo się biegło? Jak się zrobiło ten dystans? Minął ci tak szybciutko, czy w pewnym momencie już się bardzo męczyłaś? Minął szybko. Dobra, a oglądałaś się czasami, czy koleżanki są daleko za tobą, czy są blisko? Nie zwracam uwagi. Powiedz, ile się przygotowywałaś do biegu dzisiejszego? Już kilka lat tu. No trochę. Ale tak trochę koło tygodnia, czy bardziej koło miesiąca? Więcej niż miesiąc. A z kim ćwiczyłaś? No z koleżankami. Co roku bogatsza, co roku. No to fajnie, to tym bardziej gratulacje. To jeszcze spytamy koleżanki, która wbiegła druga. Jak było? Dobrze. Goniłaś koleżankę tą, która była pierwsza? Tak, goniłam. I jaki był ten dystans, różnica między wami spora? Na początek spora, potem tak mniej, ale na koniec tak też dosyć duża. A jak w takim razie rozłożyłaś siły w biegu? Także na początku biegłaś spokojnie, czy od razu od początku z powerem? Na początek biegłam tak, no tak normalnie, tak nie za szybko, nie za wolno, żeby się potem nie zmęczyć. Mhm. I ostatnie metry już tak najszybciej jak się dało? Tak. No to w takim razie troszeczkę ci zabrakło, może w przyszłym roku? Tak, spróbuję.
tym waszym biegu było takie szaleństwo, że przynajmniej z 4 chłopców się przewróciło. Jeden w ogóle zgubił buta. To naprawdę była niezła akcja. Tak, dokładnie. Jeden pobieg był pierwszy i już po 300 metrów już nie dał rady. I już odpuścił po prostu. Czyli narzucił sobie za szybkie tempo na początku. Tak, i my z kolegą wyprzedziliśmy go. I później już sami biegliśmy razem i Krzyśkiem już go wyprzedziłem. Czyli tak jakby pociągnęli się po prostu to tempo od samego początku. Tak, dokładnie. A długo się przygotowywałeś do biegu? No rok. Czyli od tego ostatniego cały czas trenowałeś? Tak. No to tym bardziej fajnie, udało ci się już wcześniej zająć jakieś wysokie miejsce, pierwsze, drugie, trzecie? Tak, 2 lata temu pierwsze i rok temu piąte. No to znaczy, że masz naprawdę niezłe predyspozycje do biegania, a łączysz z tym jakoś swoją przyszłość? No mam nadzieję, że w przyszłości będę zawodowym biegaczem. 500 metrów, 1500 metrów przed nimi. Początek, tak jak zaplanowałem, biegłem spokojnie, trzymałem się na 3., 4. miejscu, no i z powrotem już zrobiłem, co do mnie należy. Ja nie widziałam całego biegu na metę, wbiegłeś tak naprawdę z dużym wyprzedzeniem, a jak to wyglądało w trakcie? W trakcie dopiero zaatakowałem jakoś około 500 metrów przed metą, zdecydowałem się prowadzić i już po prostu uciec, żeby mieć na końcówce spokój. I udało się. Od razu przed samym biegiem podchodziłeś do tego z taką pewnością, że no muszę i koniec? Nie, nie podchodziłem z taką pewnością, że muszę. Miałem, powiem panie, większy stres i sami niż na Mistrzostwach Polski. Może dlatego, że u siebie. Byłem, można powiedzieć, jednym z faworytów i bałem się, że zawiodę tutaj wszystkich ludzi, no ale jednak. Ja rozmawiałem w międzyczasie z paroma osobami, które mówiły, że stawiają na ciebie, więc muszę ci powiedzieć, że nic nie zawaliłeś. No to też bardzo się z tego cieszę, że się udało. Ja jestem bardzo zadowolony. Dobra, raz już wygrywam w Szczecinku. Drugi raz w Szczecinku, w zeszłym roku też? W zeszłym roku nie startowałem, gdyż wracałem z obozu, ale 2 lata temu zwyciężyłem też z dużą przewagą, także. No to podejrzewam, że nie ostatni. No miejmy nadzieję, że nie ostatni. To teraz przejdźmy do koleżanki, w takim razie tobie jak? No mi poszło bardzo dobrze, w sumie nie trenuję teraz takich dystansów, ogólnie biegam na orientację, to jest kompletnie inny sport, ale zawsze lubię właśnie takie uliczne biegi, albo lekkoatletykę, od tego roku też zaczęłam trenować, no i w sumie też jest matura, to jednak ciąży mimo wszystko, bo no i nieraz potrafiłam się popłakać, że nie mogę wyjść na trening, no nie zawsze było tak, że codziennie wychodziłam treningi, to właśnie wewnątrz boli. Jak zawsze mogłam tak, no ale jakoś... Ale mimo wszystko poszło ci świetnie. No mimo wszystko, jakaś forma się trzyma, także... Patrząc na to, że biegaliście razem, bo to był bieg koedukacyjny, chłopcy, dziewczęta, no to naprawdę biegłaś nawet w niesamowitym czasie. Znaczy jest tak, że niektórzy nie potrafią rozplanować tego biegu i startują na początku bardzo szybko i później tylko mijam chłopców i się śmieją, a ciekawe kiedy ustachnę za nimi i tylko się uśmiecham wewnątrz, że jak ja już wejdę w rytm, to biegnę tak do końca. Powiedz mi w takim razie, jakie są twoje sukcesy w bieganiu? Może w biegach na orientację 2 lata temu mistrzostwo, nie, to 3 lata temu mistrzostwo Europy podwójne. Jeszcze rok wcześniej mistrzostwo świata szkół, ale to jest właśnie wszystko orientacja sportowa. 6. miejsce, Patrycja Kurycka, zespół szkół numer 2 Szczecinek. Brawo na Patrycji. Miejsce 5. Mariola Bołdy, zespół szkół numer 1 imienia Komisji Edukacji Narodowej Szczecinek. 4. miejsce Klaudia Szyja, zespół szkół Barwice. 3. Jessica Brukszus, również zespół szkół numer 1 Kęt Szczecinek. 2. Ola Rudnikowicz, 1. Los Szczecinek. A zwyciężyła Angelika Maciejewska, UKS Prater. Złocieniec, a w ogóle 4. miejsce Piotr Gaszyński, zespół szkół numer 3 Szczecinek. 3. Karol Merk, 1. Los Szczecinek. 2. Igor Siódmiak, zespół szkół numer 1 Kęt Szczecinek. I 1. miejsce Jakub Olejniczak, zespół szkół numer 6 miasta i Stasza Stoszica, Szczecinek. W sumie odbyło się 18 biegów towarzyszących. Najbardziej radosnym z biegów był oczywiście bieg ostatni, podczas którego rodzice biegli ze swoimi najmłodszymi pociechami. Brywoli gotowe!
Ćwiczyliście wcześniej? Oczywiście, codziennie biegamy dużo kilometrów w parku z synkiem. Codziennie rano przed pracą, prawda? Nie? Franiu przed przedszkolem. No to powiedz szybko jeszcze cioci, jak ci się biegło? Powiedz. To ty ciągnąłeś tatusia, czy tatuś ciebie? Nie? Tatuś ciągnął synka, czy synek tatusia bardziej? Nie, to Franiu mi pomagał, nie? Gdyby nie on, to nie dałbym rady, nie? No to musicie ćwiczyć przed następnym biegiem w przyszłym roku. Oczywiście, będziemy pierwsi. I jak się biegło? Wspaniale, ciężko. Dziecko mnie ciągnęło. A, czyli dziecko radziło sobie lepiej. O wiele, słuchajcie, ja mam zadyszkę. A jak córka ma na imię? Jak masz na imię? Nadia. Jak w takim razie się biegło, powiedz? No jak ci się biegło? Trenujemy biegi codziennie rano do przedszkola. A, czyli przed dzisiejszym biegiem sobie trenowałyście wspólnie. Cały rok biegamy rano do przedszkola, żeby się nie spóźnić do pracy. I nie było żadnego problemu, maskotka nie wypadła, nikt się nie przewrócił. Nic. No to całe super. Szczęście. Synek bieg lepiej niż tatuś? Tak, oczywiście, ale dlatego, że tata się oszczędza, bo jeszcze w biegu głównym występuje. Ale potencjał jest. Nie było żadnego problemu po drodze, że maskotka wypadła albo nóżki jakoś nie opątały? Nie. Przede wszystkim biegliśmy tak po prostu, żeby dobiec. Nie, tutaj nie ma zupełnie sensu rywalizować, żeby być pierwszym czy drugim. Także spokojnie biegliśmy z boku, daliśmy radę. To może synek powie w takim razie, jak mu się biegło? Jak było? Wydaje mi się, że gwiazdą telewizyjną to on raczej nie będzie. Nie, na razie jeszcze jest stremowany i zmęczony, to się zdarza. Tak jest. No dobrze. Prawda, Antoś? O godzinie 13 rozpoczął się bieg główny, który zgromadził na starcie 502 zawodników. Finaliści pokonali dystans 10 km w około 30 minut, a zamykający stawkę biegacze potrzebowali na ten dystans dwa razy tyle czasu. Jest szał, pani Katarzyny Duć i wystartowali. Nie przeszkadzamy, dajmy szansę biec wszystkim. 10 tysięcy metrów, zegar został uruchomiony na stadionie. Tutaj możemy być przynajmniej przez pierwsze okrążenie, a później będziemy na stadionie świadkami pasjonującego z pewnością finiszu. Brawa! Brawa! No ja nie wiem, co smutni. No biegacze nie muszą być brawo, ale kibice tak. I z dziećmi też biegną, brawo. I z wózkami. Jak jest. I na końcu ambulans dla bezpieczeństwa. No i tak, wystartowali, pobiegli, czołówka już biegła na ulicę 28 lutego, tak więc rozpoczęliśmy. Dalsza część relacji z 32 biegu o memoriał imienia Winanda Osińskiego już jutro w naszym programie lokalnym.